Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, o który kilka z Was mnie prosiło. W pierwszym momencie miałam tego filmu nie nagrywać, bo się sama nad nim zastanawiałam i stwierdziłam, że tego jest tak dużo na YouTube, że nie będę tego nagrywać, ale że dostałam od Was zapytania, czy nagram dla Was filmik, właśnie co kupić na promocji w Rossmanie -49%, to stwierdziłam, że skoro Wy o to prosicie, to nagram. Gdybym miała to ode mnie zależy, to bym tego nie nagrywała, bo tak jak mówię, stwierdziłam, że tego jest za dużo, ale dobra. Na Waszą prośbę z takim filmikiem do Was przychodzę. Mam produkty typowo właśnie z Rossmana, ale większość produktów pochodzi z firmy Catrice bądź też Essence, bo w tych dwóch firmach ostatnio gustuję. Uważam, że są naprawdę rewelacyjne za niewielkie pieniądze, a jakościowo są świetne. Jest też kilka produktów z Eveline, z Maybelline, pojawi się też rimmel, natomiast nie mam nic typu Astor, L'Oreal, Max Factor, nie używam tych produktów z tych firm. W sumie nie wiem dlaczego wypadałoby zacząć, ale właśnie jeśli chodzi o moje produkty, to tak to będzie wyglądać. Dobra, i od razu podzieliłam sobie tak to w miarę na kategorie, więc zaczniemy od korektorów, które ja Wam polecam kupić właśnie na promocji w Rossmanie. Jeśli chodzi o korektory, to tak, zacznijmy może od korektora, który wydaje mi się większości z Was się sprawdzi. Jest to L'Oreal True Match, jedyna rzecz właśnie z L'Oreala, którą teraz mam. L'Oreal True Match, ja mam w kolorze 1 Ivory i to jest tradycyjny taki z gąbeczką korektor. Bardzo ładnie kryje cienie pod oczami. Moich nie kryje w 100%, ale powiedziałabym tak w 95%, więc to już jest naprawdę, powiedziałabym, wysoka półka, jeśli chodzi o krycie. Jestem z niego bardzo zadowolona i jeżeli jest 49% taniej, to uważam, że to jest bardzo fajny zakup, bo normalnie on jest troszkę drogi, tak mi się przynajmniej wydaje. Już nie pamiętam jego ceny, ale troszkę kosztuje. Więc ten Wam serdecznie polecam. Jeżeli wolicie takie produkty, które są troszeczkę cięższe, bardziej kremowe, to tutaj przychodzą z pomocą dwa korektory właśnie w słoiczkach, takie concealery. Pierwszy to jest Rimmel Lasting Finish, a drugi to jest Catrice Camouflage, który już każdy zna. I te dwa korektory świetnie się nadają na takie dosyć duże zmiany skórne. Ewentualnie, jeżeli nie macie problemów z jakąś taką przesuszającą się okolicą pod oczami, wolicie kremowe produkty pod oczami, to nawet pod oczy możecie je zastosować. Dla mnie one są trochę za ciężkie pod oczy, więc ich nie używam właśnie na tą okolicę, tylko wolę punktowo. Natomiast jeżeli Wy nie macie z tym problemu, to nawet pod oczy ładnie będą kryć cienie, więc to jeśli chodzi o korektory. Te trzy produkty mogę Wam serdecznie polecić. I jak już jesteśmy przy tej serii Lasting Finish, to od razu właśnie przejdźmy sobie do podkładu. Uwielbiam ten podkład, naprawdę. Rimmel Lasting Finish z SPF 20, mój kolor to jest 010 Light Porcelain i ten podkład jest świetny. Daje bardzo ładne krycie, takie średnie powiedziałabym, nie daje efektu maski, bardzo ładnie się utrzymuje na twarzy. Dodatkowo w połączeniu z bazą z tej serii i z pudrem to jest po prostu rewelacja, więc ten podkład Wam serdecznie polecam, jeśli chodzi o rimmel. I drugi podkład, którego robiłam test nawet na moim kanale, jest to Catrice Nude Illusion Makeup. Bardzo fajny podkład. Mój kolor na lato to było 015 Nude Vanilla. Aktualnie jest on dla mnie troszeczkę za ciemny, więc znowu będzie czekać na lato. Przepiękny, z pompką, bardzo wygodny, jeśli chodzi o aplikację. Również się długo utrzymuje, bardzo ładnie wychodzi na później, bardzo serdecznie Wam go polecam. Jeżeli chciałybyście zobaczyć, jak on właśnie wygląda na twarzy i tak dalej, to odsyłam Was do testu tego podkładu, który robiłam na kanale. Następnie, jeśli chodzi o pudry, bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić właśnie z tej serii Lasting Finish puder wodoodporny, z tego co pamiętam, który przepięknie wygląda na buzi, cały dzień się utrzymuje. Pamiętam, że używałam go też chodząc właśnie po deszczu i nic mi się z buzi nie starło, więc Rimmel Lasting Finish, ten puder wodoodporny, według mnie jest świetny. Natomiast coś, co teraz aktualnie używam, jest to Maybelline Fit Me, taki puder w kamieniu. Poczekajcie, tak on wygląda. I tutaj jest otwierane i ma w środku lusterko, co jest też bardzo pomocne i puszek. Ja z tego nie korzystam, natomiast lusterko zawsze uważam, że się przyda w takiej puderniczce.
Naprawdę moim zdaniem świetny puder. Mój kolor, który teraz aktualnie też mam na twarzy, to jest 020 Classic Ivory. Jestem z niego bardzo zadowolona. Naprawdę świetny puder. Bardzo długo się utrzymuje i na bardzo długo matuje, co mnie zaskoczyło, bo nie spodziewałam się po nim aż tak wysokiej trwałości, a jest naprawdę świetnie. Więc to jeśli chodzi właśnie o puder. I ten słynny Catrice, też Nude Illusion z tej serii, który też testowałam na kanale, też Wam serdecznie polecam, bo jest świetny. Tyle. Dalej, jeśli chodzi o twarz, to produkty do konturowania, a dokładnie róże, bo jakoś tak z bronzerów i rozświetlaczy nie mam nic, za to mam róże. I tak, pierwsze dwa produkty to jest Essence i to są produkty, w których ja się zakochałam. Pierwszy róż, który mam nieco dłużej, to jest Essence Matte Touch Blush w kolorze 10 Peach Me Up. I to jest po prostu rewelacyjny, taki bardzo intensywny róż, który świetnie mi się sprawdzał na lato, ale teraz też go używam dalej, mimo tej brzydkiej pogody, dalej uważam, że na tą pogodę jest idealny i mam go też na policzkach, więc ten róż Wam serdecznie polecam, w ogóle całą tą serię właśnie Matte Touch Blush. Natomiast chciałam czegoś do przybrązowienia sobie buzi i znalazłam Essence Satin Touch Blush. To jest niby róż, ale ja wybrałam sobie kolor 30 Satin Bronze i jest to rzeczywiście taki ładny, jasny brązik. Więc ja go oczywiście na tutaj kości, pod kości policzkowe, pod kości jarzmowe, do tutaj troszeczkę sobie ocieplenia twarzy, na przykład na czole, do troszeczkę wyszczuplenia nosa, czy też do wyszczuplenia tutaj linii żuchwy. Używam go aktualnie, pokazywałam Wam go ostatnio w holu. Natomiast haul widziałyście wczoraj jest troszeczkę opóźnieniem, bo ja go zdecydowanie wcześniej nagrywam, więc dopiero go widziałyście u mnie ten produkt, ale ja go już od dłuższego czasu używam i Wam go serdecznie polecam, jest naprawdę fajny. I jeśli chodzi o róże, to moim zdaniem Essence wygrywa, bo bardzo długo się utrzymują, mają taki przepiękny kolor, taki intensywny na twarzy, bardzo duża jest tutaj pigmentacja i ja te róże uwielbiam, ale nie ustępuje im również Maybelline i tutaj mam, to jest seria Face Studio Blush, ja mam kolor 90 Coral Fever i to jest taki otwierany róż. Opakowanie jest nieco takie przedziwne, takie troszeczkę tandetne powiedziałabym, ale produkt sam w sobie w środku jest rewelacyjny. To jest róż bardzo, bardzo błyszczący, tak jakby róż pomieszany z rozświetlaczem, więc tutaj jeżeli nałożycie sobie taki róż na policzki, nie potrzebujecie już więcej konturowania, bo policzki same się tak naturalnie ładnie błyszczą i dodatkowo mają ten przepiękny róż, więc jeśli chodzi o róże, to jeszcze właśnie Maybelline Face Studio serdecznie Wam polecam. Następnie brwi. Nie będę mówić o kredce, jak ona się nazywa? Studio 10, nie będę już mówić, bo odkryłam produkt, którego już dawno nie używam, a dokładnie kredkę z Catrice, która się mi zmazała i nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale to jest kolor 020 Date with Ashton. I to jest kredka, którą ja już wam milion razy rok temu, dwa lata temu chyba pokazywałam na YouTube i ja ją uwielbiam. Teraz mam to też ją na brwiach i po prostu jest genialna, więc kredki Catrice to chyba każdy z Was zna, więc Wam też polecam. Jeżeli macie możliwość, to uzbrójcie się w nie, bo są świetne. I dodatkowo do utrwalenia brwi Maybelline Brow Drama, mój kolor medium brown. Jeżeli macie problem z brwiami, które wiecie się jakby przesuwają, tak, w sensie tu Wam gdzieś włosek odstaje, tam Wam gdzieś włosek odstaje, to taki żel do utrwalania to jest świetna sprawa. Ja mam kolor właśnie medium brown, ale z tego co wiem jest jeszcze dark brown i chyba wersja przeźroczysta, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Produkt z taką dziwną końcówką, trzeba się do niej przyzwyczaić, ale jest rewelacyjny, utrzymuje brwi w miejscu przez cały dzień, nie musicie się martwić, że Wasze brwi będą jakieś takie poczochrane, nie, będą ładnie ułożone przez cały dzień, więc tutaj Maybelline Brow Drama. Jak już przechodzimy niżej od brwi, to oczy. Jeśli chodzi o oczy, to teraz takie, wiecie, miszmasz, byle co. Pierwsza rzecz, baza I Love Stage z Essence, też baza, o której każdy słyszał, więc Wam serdecznie polecam, jeżeli macie problem z utrzymywaniem się cieni na powiekach, jeżeli Wam się cienie zbierają, albo są słabej pigmentacji, to ta baza świetnie Wam się sprawdzi. Następnie Catrice i tutaj bardzo długa nazwa, Made to Stay Inside Eye Highlighter Pen, czyli kredka. To jest taka różowo-beżowa kredka na linię wodną, ona jest przeznaczona.
bardzo mocno napigmentowana, mam nadzieję, że to ładnie w kamerze widać, bo tutaj mam ostre światło, bardzo mocno napigmentowana, bardzo ładnie wychodzi na linii wodnej, widać ją, bo z większością takich kredek jest problem, że możecie malować sobie linię wodną, a ich nie widać. Tutaj jest odwrotnie, kolor jest bardzo intensywny, widać go od razu, bardzo długo się ta kredka utrzymuje, a można byłoby pomyśleć, skoro jest gdzieś blisko oka, a oko może łzawić i tak dalej, jest dosyć mocno nawilżone, to może się ta kredka nie utrzymywać długo, a tutaj tego problemu nie mam, utrzymuje się bardzo, bardzo długo, pięknie otwiera oko, tak odświeża spojrzenie, wyglądacie jakbyście były wypoczęte, a na przykład nie jesteście, więc serdecznie mam tą kredkę, polecam, nie będę się tu, wiecie, rozdrabniać, bo nie chcę, żeby ten filmik długo trwał. Następnie eyeliner. Ostatnio Natalia, którą serdecznie polecam, pozdrawiam, bo miałam ją już ostatnio pozdrawić w jakimś filmiku i zapomniałam. Więc Natalia, pozdrawiam Cię serdecznie. Ty wiesz, że ja o Tobie mówię, bo się mówiłam, że miałam Cię pozdrowić, a zapomniałam. W każdym bądź razie, Natalia mnie pytała o eyeliner. Jak zrobić kreski? W jakiś taki szybki sposób, jak się ich nauczyć, jakieś sprawdzone sposoby, co ja polecam do robienia kresek i poleciła mi eyeliner, którym ja się uczyłam robić swoje kreski i to jest bodajże Studio Art z Eveline. To jest eyeliner w pisaku. Mój jeszcze o dziwo maluje. Chociaż to już jest takie, wiecie, ostatnie jego podrygi. Ja go już tak miałam dawno zdękować, ale co on chwilkę poleży, to on jeszcze po chwili zaczyna działać, więc jeszcze go nie wyrzucam, nie dękuję. W każdym razie to jest według mnie najłatwiejszy eyeliner do malowania kresek. Przepiękna kreska, intensywnie czarna. Można ją malować cieńszą, można ją malować grubszą. Pewnie leży w dłoni. Bardzo łatwo się ogólnie całą kreskę tym eyelinerem maluje. Jaskółki wychodzą bardzo ładnie, więc ja Wam serdecznie polecam. Jeżeli jesteście początkujący, chcecie się nauczyć robienia kresek, bądź po prostu szukacie fajnego eyelinera, który się na przykład tu gdzieś nie odbija, utrzymuje się cały dzień, który ładnie wygląda, to strzał w dziesiątkę to będzie właśnie Eveline, bodajże Studio Art. Tak mi się wydaje. W każdym razie coś art w nazwie. Jeżeli pamiętacie, to dajcie znać w komentarzu, bo wiem, że ostatnio też mi pisałyście właśnie, jak ten eyeliner się nazywa, więc tak. Eveline, najlepszy moim zdaniem eyeliner, jeżeli zaczynacie, a nie chcecie się bawić w jakieś gąbeczki, pędzelki i tak dalej, to będzie świetne. Dwa produkty do rzęs. Maskara, którą bardzo lubię, jest to Eveline Volumix Fiberlass. Świetna maskara ze szczoteczką identyczną jak tusz z Oriflame Wonder. Jeżeli jesteście fankami tego tuszu, to tutaj macie szczoteczkę identyczną. Bardzo ładnie wydłuża, bardzo ładnie rozdziela, troszeczkę podgrubia, to nie jest jakiś mocny efekt podgrubienia, ale rzęsy są naprawdę takie spektakularnie wydłużone. Nie są pozlepiane, bo ja tego nie lubię. Efekt jest naturalny, ale te rzęsy są naprawdę bardzo długie i przepięknie moim zdaniem o te rzęsy wyczesuje, bardzo ładnie wyglądają. A jeżeli lubicie efekt pogrubionych rzęs jeszcze dodatkowo, to na ten tusz możecie użyć Top Coatu. Jest to Essence Forbidden Volume False Lash Mascara Top Coat. Coś takiego. I to jest nic innego jak taka jakby dodatkowa maskara, która ma w sobie bardzo, bardzo dużo takich mikrowłosków, mikrowłókienek, które po prostu jak wyczesujecie rzęsy, przyklejają się do jeszcze właśnie niewyschniętej do końca maskary i dają efekt właśnie takich spektakularnych, pogrubionych rzęs, więc jeżeli uzyskacie świetny efekt tym tuszem, a chcecie jeszcze po prostu efekt wow, to możecie nałożyć na to ten top coat i rzęsy macie po prostu cud, miód, malina, nie będziecie żałować, więc jeżeli nie testowałyście jeszcze tego top coatu, to zapraszam Was serdecznie, bo jest rewelacyjny. I ostatnie dwa produkty, jeden, który mam na ustach, który Wam polecam, też właśnie zerknijcie, jak będziecie w szafie Essence na te produkty. Mam na myśli kredki. One się nazywają Essence Velvet Stick Matte Lip Color. I właśnie to mam teraz na ustach, tu mam jeszcze taki jasny róż. I to są kredki matowe do ust. Tak one wyglądają. Taka bardzo gruba, fajna kreska. One matowe są, ale powiedziałabym, one są takie bardziej satynowe, bo one delikatnie jeszcze jakby błyszczą.
I to są produkty, które bardzo, bardzo długo się utrzymują na ustach. Są takie bardzo kremowe, nie wysuszają ust, dają właśnie taki efekt półmatu, taki, nie jest taki stuprocentowy mat, trochę bardziej to jest satyna, powiedziałabym, bo one tak delikatnie jakby świecą, to znaczy świecą, to nie jest świecenie się, ale wiecie, widać, że to nie jest stuprocentowy mat. Jak dla mnie rewelacja. Bardzo łatwo, szybko się je aplikuje. Kredki są bardzo wygodne. Możecie wrzucić bez problemu do torebki, poprawić w ciągu dnia, wiecie, szybciutko. Ja te kredki do ust polecam serdecznie. Miałam już je w wielu filmach. Moje kolory to jest 01 Nude Hero i 02 Peony Star. Ten ciemniejszy to jest właśnie 02, a jaśniejszy 01. Więc jak będziecie w Rossmanie, zerknijcie koniecznie na te kredki, bo są rewelacyjne. Ja jak będę, to jeszcze zobaczę, czy są jakieś inne kolory, może coś mi wpadnie w oko. No i to na tyle. Mam nadzieję, że film nie wyszedł bardzo długi, bo starałam się, wiecie, mówić krótko, zwięźle i na temat, żeby nie zanudzać i nie przedłużać. Dajcie znać w komentarzach, jak już będziecie po swoich rossmanowych zakupach promocyjnych, co kupiłyście i co polecacie. Ja jak będę w Polsce, to na pewno pójdę do Rossmana i zakręcę się bardziej koło szafy właśnie L'Oreala, a może też Vivo, Lovely, bo tych firm nie mam, albo mam bardzo mało i nic mnie nie urzekło na tyle, żeby Wam polecić. Natomiast z tych produktów, które Wam teraz pokazałam, to polecam Wam wszystkie z czystym sercem. Dajcie znać, jak któryś wpadnie Wam w rękę i go przetestujecie, bo jestem bardzo ciekawa, co będziecie na temat tego produktu sądzić. Jeżeli Wam się oczywiście film podoba, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie również o subskrypcji. Nauczyłam się, wiecie, montować filmy troszeczkę inaczej niż robiłam zwykle, więc teraz wiecie. Korzystam właśnie z takiej opcji, subskrybuj tutaj. Dobra, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.